Witam. Chciałem dzisiaj pokazać taką malutką przejścióweczkę. Końcówka do montażu na wąż gumowy. Z drugiej strony gwint identyczny jak w tych kartuszach gwintowanych. W środku nie ma dyszy. Może zaraz pokażę. W środku nie ma dyszy. A więc zanim odkręcimy gaz, najpierw musimy dokręcić jakieś urządzenie, które też ma jakiś po prostu zawór, żeby nam ten gaz nie leciał. Sama przejścióweczka waży 29 gram, więc nie jest to dużo. Po zmontowaniu możemy sobie wtedy, wygląda to tak. To jest to samo. O, już. No i co możemy podłączyć? Możemy podłączyć na przykład te kuchenki takie turystyczne, które te kartusze, te na przykład gwintowane, mają z boku. Kuchenka stoi osobno i dopiero jest wężyk w jakimś tam oplocie pewnie i dopiero jest dokręcone do butli. Więc to samo możemy wtedy sobie podłączyć do naszej butli turystycznej, tam nie wiem, czy dwukilowej, czy kilowej, czy jakiś ten. No, to jest akurat kuchenka Colemana. Akurat, no wiadomo, że to nie będzie działało tak jak ten, no bo przecież nikt nie będzie tego w ręku trzymał. Chcę tylko po prostu demonstracyjnie pokazać, że działa to. O, teraz dopiero odkręcamy gaz w butli, ponieważ to ma swój własny zawór. I zasuwa. Dopiero teraz zakręcamy. Wiadomo, że tutaj troszeczkę gaz teraz będzie nam uciekał, bo trochę tego gazu jest w tym wężu, no ale nie jest to jakoś tak specjalnie dużo, żeby tam nie wiadomo co się działo. Wiem, że zaraz będziecie pisać na fora, że przepisy BHP. No, macie prawo. Co do tego można na przykład podłączyć? Możemy sobie na przykład podłączyć taką butlę. Możemy sobie podłączyć tą przejściówkę. I na przykład w takiej butli podłączyć sobie palnik i w tym momencie na przykład możemy sobie rozpalić grilla. A, odkręcimy tutaj. Zaraz troszeczkę za duże ciśnienie i... Bardzo szybko wtedy tego grilla możemy sobie rozbujać. Wszystko z butli turystycznej. Też uważam przydatne. To możemy jeszcze podłączyć za pomocą tej przejściówki. A, trzeba nie zapomnieć, żeby zakręcić gaz. Za pomocą tej przejścióweczki też możemy podłączyć na przykład te black katy. Te chyba 1000 watowe. Te black katy, które mają 1000 W, są właśnie na te kartusze gwintowane i wtedy spokojnie właśnie butla z boku, wąż gdzieś tam ze 2 metry, 3, nie wiem ile kto tam będzie chciał, ile mogę dociąć i możemy sobie wtedy, no wiadomo, że no taka butla, ze dwie butle muszą takie pójść tego blaka, na przykład na całą noc na ogrzewanie. No tutaj na przykład wiadomo, że to 2 czy 3 czy tam 5-kilową butlę, jeżeli ktoś sobie weźmie na ryby, podłączę takiego black cata 1000-watowego, może to zasuwać spokojnie, jest z dala od butli. Bo te 870 W to są chyba na te końcówki, na te amerykańskie, akurat na te inne końcówki. No można to oczywiście też niekoniecznie pod butlę turystyczną podłączyć, możemy zmieniając tylko końcówkę na końcu, możemy podłączyć to od razu pod butlę na przykład 11 kg. To już
według życzenia. No w każdym razie chciałem pokazać taką przejścióweczkę. No fajna sprawa i na pewno to się przyda. Na pewno można zaoszczędzić wtedy troszeczkę na gazie, na tych kartuszach i polecam. Fajna rzecz. Proszę pisać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dziękuję.